Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj bardziej tradycyjnie, jak za dawnych czasów. Dostałam od Was bardzo dużo pytań na temat propozycji wydawniczych, na temat ogólnie wydawnictw, jak wygląda wysłanie maila do wydawnictwa. Za co bardzo Wam dziękuję, bo nie sądziłam, że jesteście aż tak tym zainteresowani. Dlatego też zwlekałam z tym filmem. Ogólnie piszę książki od ponad 3 lat. Wysłałam już swoje 3 tury maili do wydawnictw, także już tam co nieco wiem, co nieco mogłabym Wam poopowiadać, ale też chciałam zaznaczyć na wstępie, że nie jestem tutaj jakąś wyrocznią, nie jestem specjalistką. Jeżeli jest tu ktoś, kto się lepiej zna na temacie, może się gdzieś pomyliłam, może gdzieś nie mam racji, to napiszcie oczywiście na dole. To się ustosunkuje do tego. Pierwsze pytanie, na co uważać już na starcie? To, co się dzieje później, to podobno zupełnie inny rodzaj magii. Ja jeszcze osobiście nie jestem na aż tak dalekim etapie, właściwie to dopiero zaczynam moją współpracę z wydawnictwem, jeszcze się tak naprawdę nic nie dzieje. Ale jeżeli chodzi o rzeczy, na które trzeba uważać już na starcie, przede wszystkim uważać trzeba, żeby wydawnictwo nie brało pieniędzy, czyli żeby nie było to wydawnictwo Vanity. Wydawnictwa Vanity biorą pieniądze za wydanie książki. I teraz powiem od razu na wstępie tak, że jeżeli ktoś chce płacić za wydanie swojej książki, to ja oczywiście nie oceniam, bo sama 3 lata temu chciałam zapłacić wydawnictwu za wydanie Uwikłany, mojej pierwszej książki, bo wydawało mi się, że debiutu nikt nie będzie chciał wydać, że będzie to po prostu niemożliwe. Więc jeżeli ktoś chce płacić za wydanie swojej książki, to może tak zrobić, może zapłacić 3000, może zapłacić 10, 15, ale jednak postarać się dostać do tych tradycyjnych, żeby nie trzeba było wydawać pieniędzy, bo to nie zawsze się opłaca po prostu. Druga rzecz, na którą trzeba uważać na starcie, to upewnić się, że dane wydawnictwo jest zainteresowane Twoim gatunkiem, czyli profil z Twoją książką jest zgodny. Czyli załóżmy, że Gilberta na przykład, tak? Gilbert to jest powieść historyczna, jest to powieść mafijna z elementami romansu, co oznacza, że moje możliwości, jeśli chodzi o wydawnictwa, były bardzo ograniczone, bo nie wszystkie wydawnictwa chcą u siebie powieść mafijną albo właśnie jakieś thrillery, coś krwawego, że jest to też istotne, wydawnictwa nie będą wydawać książki, która nie zgadza się z ich profilem. Dlatego też polecam przejrzeć sobie, co wydawnictwo wydaje, jakie to są książki, czy zgadzają się z Twoim gatunkiem, czy jest to coś pokrewnego i po prostu próbować, co nie? Ale jeżeli widzicie, że wydawnictwo nie zajmuje się takimi gatunkami, w jakim Ty piszesz, no to od razu nie warto, mówię, nie? Sprawdzać, co wydawnictwo chce. Oni zwykle na stronie piszą, że chcą tam na przykład streszczenie, chcą całość tekstu, chcą jakiś tam biogram, ktoś tam chce na przykład spis treści, ktoś tam chce listę wydarzeń. Na stronie zwykle to pisze, więc warto sobie tam zerknąć w jakąś zagładkę dla pisarza, wydaj z nami, i oni tam zwykle podają listę, jakie pliki oni tam sobie chcą. Jeżeli nie wyślecie tego, co oni chcą i po prostu wyślecie se tak, o, wyślecie se tekst, wyślecie se streszczenie, byle jakie, wyślecie tam biogram, to oni mogą to po prostu zignorować, bo nie wysyłacie tego, co oni tam chcą. W jakim rozszerzeniem pliki wysyłacie? Bo ja na przykład miałam taki problem, że nie miałam Worda przez te 3 lata. Pisałam przez cały czas w OpenOffice. No i wydawnictwa niestety nie patrzyły na to przychylnie, bo jednak rozszerzenie ODT nie każdemu się otwiera, nie każdemu działa. Czasami wyskakuje błąd, że nie można otworzyć, więc warto tam też poczytać, czy wydawnictwo woli pliki w rozszerzeniu DOC, czyli tam właśnie od Worda, czy PDF-a, bo oni tam zawsze też właściwie piszą, w jakim rozszerzeniu chcą pliki. Autor ponosi jakieś koszty związane z wydaniem książki, czy to zależy od wydawnictwa? I to jest właśnie to, co powiedziałam na samym początku, że no niestety są wydawnictwa, które ciągną kasę od pisarzy. No jest to oferta dla pisarzy bardzo zdesperowanych, którym ja też kiedyś byłam. Bo pisarzom się czasami wydaje, że jak nie zapłacą, to nikt im nie wyda. Nie musicie płacić, jeżeli nie chcecie.
Wystarczy tylko popracować nad tekstem. Czyli załóżmy, że wysyłałam moją pierwszą powieść Uwikłani. Robiłam dwie tury maili po 40 wydawnictw. No i za każdym razem wszyscy chcieli pieniądze. I już sięgłam takiej desperacji, że chciałam zapłacić te 3000, żeby mi wydali książkę. Jeżeli ktoś tak chce, to może sobie wydać pieniądze. Jeżeli ktoś ma pieniądze, to może sobie tak zrobić. Niemniej jednak, no nie trzeba płacić. Wystarczy tylko popracować nad książką, wziąć sobie większą ilość bet czytelników, żeby powiedzieli ci, gdzie leży problem, czy może trzeba coś rozszerzyć, może trzeba coś ująć, coś poprawić, żeby nie trzeba było płacić za tą książkę. Wydawnictwa Vanity mają przeróżne oferty. Jedno wydawnictwo będzie chciało 3000, jedno będzie chciało 9, 10. Rekord jak na razie u mnie jest 15 tysięcy. Jak wygląda poprawnie napisany mail? Czy poza załącznikami, na przykład bio, trzeba opisać siebie i historię? I tutaj powiem z perspektywy swojej. Ja nauczyłam się w tamtym roku, że warto w treści maila pisać szybkie pytania. Czyli na przykład, o czym jest książka, napisać tam 3-4 zdania. O autorze, dlaczego moja powieść jest wyjątkowa. Takie pytania, które mogą wydawcę od razu zainteresować, nie otwierając pliku. Bo wydaje mi się, że zanim wydawca otworzy te pliki, zapisze je, to już gdzieś tam uleci mu tam, co to jest za książka, co to jest za autor. A jeżeli otwiera maila i widzi takie szybkie pytania, to już gdzieś tam se coś przeczyta, już tam widzi, a okej, coś takiego, okej, już masz gdzieś tam tą uwagę tego wydawcy. Ja też jeszcze na samym dole, tam po tym z poważaniem Kinga Fukushima, to piszę też informacje, czyli piszę tam adres, piszę numer telefonu, czyli taka mini wizytówka na samym końcu. No i oczywiście załączamy pliki, które tam wydawnictwo chce. Czy wydawnictwa mają określone wymogi, jakie trzeba spełnić przy wysyłaniu powieści? No to w sumie na to odpowiedziałam, że żeby wysłać te załączniki, które oni chcą. I to mówię poważnie. Niektórzy wydawcy mają takie wymagania przy wysyłaniu maila, że no czasami płakałam nad tym laptopem, bo już nie wiedziałam, jak to zrobić. Niektórzy tam chcą właśnie plan wydarzeń, niektórzy chcą tam spis treści, niektórzy chcą streszczenie na 1800 słów, niektóre wydawnictwa chcą streszczenia na 5000 słów, niektóre wydawnictwa chcą 3-stronicowe streszczenie. Każdy ma jakieś tam unikatowe wymagania, dlatego też mówię, żeby sprawdzać stronę internetową, czy wydawnictwo tam pisze coś konkretnego, czy nie. Wiesz, jak wygląda sytuacja, gdy ktoś chce wysłać do wydawnictwa serię? I tutaj się trochę zastanawiałam, bo tak jak mówię, Gilbert nawet jeszcze nic nie zaczął, jeśli chodzi o kwestię wydania, a no, Gilbert ma napisaną kontynuację. Jednakże moje wydawnictwo jeszcze o tym nie wie. Jeżeli masz serię, to najpierw, no żeby najpierw wysłać tą pierwszą część i jak na razie można napomknąć w mailu, że jest to seria, że tam na przykład to będzie trylogia, że te trzy tomy już są napisane. Jednak jak ja wysyłałam Gilberta, to jeszcze drugiej części nie było, więc teoretycznie to jest jak na ten moment jednotomówka. Potem wydawnictwo będzie podejmowało decyzję. Bo to też jest tak, że jak pierwszy tom się nie wyda dobrze, nie sprzeda się to wydawnictwo prawdopodobnie nie będzie zainteresowane dalszym wydawaniem tej serii. No ale warto napomknąć, co nie? Czym kierowałaś się przy wyborze wydawnictwa? Właśnie patrzyłam bardziej pod względem gatunków, jakie wydawnictwo tam sobie wydaje. No i głównie pod tym względem, żeby nie płacić, co nie? Dla mnie to było najważniejsze, żeby nie wydawać kasy na wydanie książki, nad którą pracowałam 3 lata, bo to dla mnie jest trochę pomylone, żeby pracować nad jakąś powieścią, tworzyć ją, robić sama research i jeszcze do tego płacić 15 kafli. Nie no, sorry, ale to już jest trochę za dużo. Także nie miałam jakichś takich specjalnych wymogów. Najważniejsze to, żeby nie płacić i żeby wydawnictwo tam miało fajne te książki. Żeby okładki były ładnie robione, to też przede wszystkim. Czy swoje propozycje podsyłałaś w zwyczajnym pliku, czy jakoś graficznie edytowałaś dla efektu? Tutaj się zastanawiałam, o co tutaj chodzi z tym graficznie edytowałaś dla efektu. Ale nie robiłam nic takiego, po prostu w zwyczajnym pliku w OpenOffice tam konwertowałam na doka, na PDF-y. Tam nic graficznego nie robiłam, jest to po prostu tekst. Oczywiście wydawnictwo będzie pewnie bardzo zadowolone, jak tam podeślecie jakieś graficzne rarytasy. A ja coś takiego nie robiłam. Ja w ogóle się nie znam na takich rzeczach graficznych, także nie.
trzeba od razu wysyłać całość tekstu do wydania? Tak. Trzy razy tak. I to każdy tam cały czas napomina, że żeby nie wysyłać do wydawnictwa kawałka, albo trzy rozdziały, albo jeden rozdział, albo gdzieś tam połowę książki. Wydawnictwo od razu będzie takie pliki wyrzucać. Do ilu wydawnictw napisać i czy do wszystkich tego samego maila? Każdy ma różnie, jeśli chodzi o ilość. Ja na przykład zwykle trzymam się tej liczby 40 wydawnictw. Pierwszą książkę, no tak, pierwszą książkę też tak z 30-40 wydawnictw miałam. Gilberta do ponad 40 wysyłałam, potem się ta liczba zmniejsza, co nie? Bo załóżmy, że pierwsza tura maili z książką leci do 45, powiedzmy. Po pierwszej turze maili przychodzą wam maile typu, że ktoś chce 15 koła, ktoś chce 10 koła, ktoś nie jest zainteresowany, to automatycznie wykreślacie te wydawnictwa ze swojej listy. Jak już wysyłacie książkę drugą turą, czyli powiedzmy po pół roku, po roku będziecie znowu wysyłać tą książkę, to już te wydawnictwa, które chciały pieniądze, które nie były zainteresowane, wydawnictwo na przykład odpisało, że nie wpasowujecie się do profilu, to automatycznie wam się ta liczba zmniejsza do powiedzmy 30. Zależy jaką macie książkę, zależy jaki macie gatunek, czy dużo jest takich wydawnictw, które wydają twój gatunek, bo to też jest istotne, jak ktoś pisze tam na przykład fantastykę, no to prawdopodobnie tych wydawnictw będzie mniej. Jak piszecie obyczajówkę, no to takich wydawnictw jest sporo. Pojawiło się też pytanie, ile czekałam na odpowiedzi od wydawnictw. I to jest bardzo różnie, bo niektóre wydawnictwa odpowiadają po 2 dniach, inne odpowiadają po 3 miesiącach. To też piszę na stronie internetowej wydawnictwa, ile się czeka na odpowiedź. I na przykład piszę, że jeżeli odpowiedź od tego wydawnictwa nie przyjdzie do 6 miesięcy, to znaczy, że nie są zainteresowani. To były wszystkie pytania, jednak chciałam jeszcze nadmienić bardzo istotną rzecz, że jeżeli chcecie wydawać książki, jeżeli chcecie zainteresować jakieś wydawnictwo, to miejcie na uwadze to, że jest to cholernie dużo czekania, do którego trzeba się z czasem po prostu przyzwyczaić. Za każdym razem, jak rozmawiam z początkującymi pisarzami, którzy no gdzieś tam marzą o tym, żeby wydawać książki, to za każdym razem się wszyscy dziwią, że aż tyle trzeba czekać, co nie? Że, nie wiem, ktoś wysłał maila 2 tygodnie temu i się dziwi, że nie ma odpowiedzi. I na przykład Kinga 2 tygodnie temu wysłała maila, jeszcze nikt mi nie odpisał. Czy ja mogę już wysłać następne? Ja za każdym razem, jak mówię, nie, poczekaj te pół roku, to ci początkujący się tak strasznie dziwią, że jak pół roku mam czekać? No niestety tak to wygląda, że kurczę, trzeba dać wydawnictwom jednak te pół roku. No chcę tylko powiedzieć, że warto, że czasami warto troszeczkę dłużej poczekać, że warto, o, przede wszystkim chciałam jeszcze nadmienić, załóżmy, że napisaliście swoją pierwszą książkę i wysyłacie ją do wydawnictw i wydawnictwa nie odpisują, nie są zainteresowane, chcą tylko pieniędzy, to pamiętajcie, że to nie jest jedyna książka, jaką wysyłacie. Jeżeli pierwsza książka się nie powiedzie, wydawnictwa nie będą zainteresowane, będzie ona tam na przykład słabo napisana, pamiętajcie, że to nie jest jedyna książka, jaką piszecie. Tego się nauczyłam też od Natalii Brożek z kanału Na Tapet, w co też nie potrafiłam 3 lata temu uwierzyć. I strasznie się tego bałam, że jeżeli pierwsza książka ci się nie przyjmie, to trzeba pamiętać, że należy też siąść nad następną. I to była ta rzecz, której ja nie potrafiłam przyjąć. Muszę siąść nad następną bez powodzenia przy pierwszej. Siąść nad następną książką. I piszecie, i nie zatrzymujecie się, nie przywiązujecie się. Siadacie nad następną, bo może, a nuż ta następna będzie już o wiele lepsza, wydawnictwa będą bardziej zainteresowane. Jeżeli chcecie wysyłać maile do wydawnictw, macie gotową książkę, macie ją poprawioną, wydaje wam się, że jest to w porządku wersja, to trzeba znaleźć listę wydawnictw. O co też się mnie wiele osób pyta, gdzie znaleźć taką listę wydawnictw, do których ja wysyłałam, a to niestety nie tak działa, że ktoś przychodzi do mnie i mówi: ej, do jakich wydawnictw napisałaś? Tylko potrzebna jest lista wydawnictw, wszystkich, z których będziecie wybierać te,
które specjalizują się w Waszym profilu. Żeby znaleźć taką listę wydawnictw, musicie zajrzeć na lubimyczytać.pl, gdzie macie zakładkę Lista wydawnictw i tam macie po prostu 1000 wydawnictw, które mogą się specjalizować w Waszym profilu. Trzeba po prostu patrzeć każdy po kolei. Trzeba brać każde wydawnictwo po kolei, tam patrzeć, w czym się tam specjalizuje. Także warto zajrzeć. Warto tam zrobić sobie najpierw listę, które będą odpowiednie do Waszego gatunku. No a potem posprawdzać, czy są to jednak wydawnictwa Vanity i je od razu tam powykreślać, jeżeli nie chcecie płacić. Czy jeżeli wydawnictwa, bo też jest tam strasznie dużo, takie wydawnictwa właśnie przestarzałe, które już nic nie wydają. Widać po okładkach, że są to książki, które mają ponad 20 lat. Także to też warto wykreślić, bo wydawnictwa takie już prawdopodobnie nie działają. I wysyłać, moi drodzy. I walczyć tam, i nie poddawać się, bo nigdy nie wiadomo, co nie. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Jak coś, to zostawcie komentarze na dole, łapkę w górę i subskrypcję. Będę bardzo wdzięczna. A jak na razie, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i na razie.